Dzień dobry Państwu. Dwa dni temu zmarł Jerzy Pilch w wieku 67 albo 68 lat, zależy jak to liczyć. Jest to smutna wiadomość, smutna z kilku względów. Wydaje mi się, że przede wszystkim Jerzy Pilch był świetnym pisarzem, świetnym stylistą, bardzo dobrze opanował język polski w najwyższych rejestrach, można powiedzieć. No ale jest też ważny dla kulturowej mniejszości Polski, dla Śląska Cieszyńskiego. Dzisiaj zaprosiłem księdza Michała Makulę z parafii ewangelicko-augsburskiej świętego Mateusza w Łodzi, żeby powiedział kilka słów na temat tego, kim był Jerzy Pilch dla ewangelików czy dla Ślązaków cieszyńskich. Księże Michale, oddaję głos. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No faktycznie rozmawiamy w takim trudnym momencie, kiedy Jerzy Pilch dość niespodziewanie dla większości z nas odszedł. I z całą pewnością dla wszystkich ewangelików była to postać niezwykle ważna, bo on w swojej literaturze poruszał te wątki ewangelickie i dla nas rzeczy bardzo oczywiste, o których pisał, to zawsze bardzo dobrze się czyta, bo w jakiś sposób możemy się utożsamiać z autorem i rozumiemy, co miał na myśli. Ja muszę doprecyzować, ja już się nie urodziłem na Śląsku Cieszyńskim, tylko na Górnym Śląsku, 40 kilometrów dalej, ale to jest zasadnicza różnica. Natomiast cała moja rodzina, rodzice, dziadkowie, kuzynostwo to są Ślązacy Cieszyńscy, a więc czytając Pilcha doskonale sobie wyobrażałem, miałem te obrazy, które on opisywał, czy słowa, których używał. Oczywiście Gwara Cieszyńska też ma swoją specyfikę, także to wszystko było mi bardzo bliskie i bardzo dobrze mi się czytało Jerzego Pilcha, tak książki, jak i felietony. Pamiętam właśnie, jak bardzo dawno temu, to było chyba 20 kilka lat temu, w latach 90. XX wieku, Pilch był gościem Forum Ewangelickiego w Łodzi. Wtedy ksiądz Bogusław Milerski był jeszcze w Łodzi. I wtedy właśnie Pilch no, był już w jakimś sensie no, bardzo ważną postacią, bo Forum Ewangelickie zawsze gromadziło intelektualistów o tożsamości ewangelickiej, ale no, część ludzi z tą tożsamością ewangelicką Pilcha ma kłopot, prawda? No, z całą pewnością, bo ja dobrze pamiętam, to był 99 rok, czyli rok po wydaniu bezpowrotnie utraconej leworęczności, której no, Pilch wnosi się na szczyt, opisując też między innymi to, jak on rozumiał luterskość, bo on rzadko kiedy używał określenia ewangelicyzm, protestantyzm, luteranizm, bardziej mówił o luterskości, czyli tak bardzo mocno akcentował to, kim jest, jaka jest jego tożsamość. I faktycznie ja pamiętam, to był czas studiów, miałem wielu kolegów z Wisły, którzy no, mówili, że nie do końca są zachwyceni i oni, i ówcześni mieszkańcy Wisły z tego, w jaki sposób Pilch pisze o Wiśle, jak obnaża pewne stereotypy, jak porusza pewne tematy, które no, nie zawsze były w ten sam sposób widziane przez mieszkańców. Więc z całą pewnością to była w tamtym czasie postać taka dosyć kontrowersyjna. Oczywiście z biegiem czasu to się zmieniało i dzisiaj, chociażby patrząc na piękny nekrolog, który parafia ewangelicka w Wiśle napisała po śmierci swojego najbardziej znanego parafianina, widzimy, że jak najbardziej doceniają jego pisarstwo. Natomiast był taki moment, kiedy no, na Pilcha wcale w kręgach ewangelickich tak radośnie nie spoglądano. No właśnie biskup Kościoła także na Twitterze upamiętnił jakby Pilcha, wyrażając swoje współczucie dla rodziny.
biskup Jerzy Samiec. Wydaje się, że w tej chwili już nikt nie ma problemu i może jest jakieś zrozumienie, że taki człowiek, mimo że może nie do końca się identyfikował, no, nie chodził na pewno na nabożeństwa, przynajmniej nieczęsto, no to taki człowiek jednak jest świetnym ambasadorem pewnych wartości, choćby no, pamiętam jego jakieś komentarze dotyczące Biblii, wspierał się na przykład z Magdaleną Środą, która uważała, że to dobrze, że może, że Polacy nie czytają Biblii. On się spierał z nią, mimo że i miał tę Biblię ze sobą, a zatem to jest niezwykle ważny ambasador, jak sądzę, tej kultury no, luterskiej, ewangelickiej, czy też protestanckiej. Tak, nawet wczoraj przeglądając różne artykuły o Jerzym Pilchu, natrafiłem na jeden z wywiadów, który bodajże rok czy dwa lata temu był z nim przeprowadzony, gdzie on właśnie mówi, że jest po lekturze chyba księgi przypowieści Salomona, tak, że właśnie czytał sobie tą księgę. Co ciekawe, on bardzo lubił stare tłumaczenie Biblii, czyli Biblię Gdańską, bo taką Biblię dostał na konfirmację i często cytatami z tej Biblii się posługiwał. Zresztą bardzo, bardzo pięknie napisał 10 lat temu po śmierci swojego kuzyna, księdza generała Adama Pilcha, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem, że właśnie ksiądz Adam Pilch był takim jego doradcą właśnie w sprawach biblijnych, cytatów biblijnych, odniesień, rozumienia tekstu i często właśnie konsultował z nim różne kwestie, które poruszał w swojej literaturze, które dotyczyły właśnie Biblii, Pisma Świętego, a więc pomimo właśnie takiego trochę dystansu, jaki z całą pewnością mu towarzyszył w takim przeżywaniu życia w Kościele, tak? Bo on był zdystansowany na pewno, to ta Biblia cały czas mu towarzyszyła, zresztą o tym też dzisiaj właśnie biskup Kościoła napisał, że gdy tam przyszli do niego z nagrodą, którą mu w imieniu Kościoła wręczali, to ta Biblia była na stole i sam Pilch powiedział, że to nie dlatego ją wyciągnął, że przyszli duchowni, tylko po prostu ona cały czas w tym miejscu jest. Zresztą też na jakichś zdjęciach z jego rodzinnego domu, z tych ostatnich, które się pojawiły, zrobił sobie zdjęcie ze swoją żoną, a na ścianie było widać zdjęcie konfirmacyjne sprzed kościoła w Wiśle. Także to były takie dla niego ważne momenty, ważne wydarzenia, które nie miał schowane gdzieś tam w szufladzie, ale którymi dzielił się ze światem. Tak, no właśnie, no wydaje mi się, że to jest znamienne, że bardzo często o wielu postaciach, tak można byłoby mówić, wybitnych bardzo. Immanuel Kant nigdy nie przestał być członkiem kościoła protestanckiego, luterańskiego, choć no, nie uczestniczył aktywnie w świecie, w życiu religijnym kościoła, ale pogrzeb i jakby pamięć i pewne wątki w jego twórczości filozoficznej można byłoby powiązać z ewangelicyzmem. Dzisiaj rozmawiałem z filozofem z Warszawy na temat Alberta Schweitzera, który był z jednej strony księdzem ewangelickim, z drugiej strony filozofem, teologiem i lekarzem. I organizatorem. No właśnie. Przepraszam? I muzykiem, największym znawcą Jana Sebastiana Bacha, tak. Pianistą, prawda? I jakby no, on traktował ewangelicyzm w tym znaczeniu. No tutaj Pilcha oczywiście nie można byłoby ze Schweitzerem porównać, bo w przypadku Schweitzera on powiedział kiedyś, że życie, jego życie, twoje życie jest argumentem, czyli moje życie jest argumentem takim filozoficznym, tak? To znaczy jakby, i tutaj realizuje się taka idea świadectwa ewangelickiego, no jakby po owocach ich poznacie. Czyli ważne jest jedność słowa i dzieła. Natomiast u Pilcha pewnie to słowo było znacznie ważniejsze i mnie zawsze właśnie pociągało to, że on był
niezwykle taki sprawny, jeśli idzie o język polski, to był niezwykły stylista. Ja mógłbym z punktu widzenia takiego swojego doświadczenia czytelniczego przywołać jedynie Stanisława Dygata, który też miał bardzo lekkie pióro. To może jest kwestia tego doświadczenia w staropolskich tłumaczeniach, pięknych tłumaczeniach, no bo Biblia Gdańska to jest piękne tłumaczenie na język polski Biblii, prawda? Tak, on sam to w wielu wywiadach jakby właśnie te słowa pana profesora potwierdzał, że to jego specyficzne pisanie wywodzi się z tekstów, które znał, tak? On opisuje od właśnie tekst Biblii Gdańskiej, tak? Czyli stare, bodajże XVII-wieczne tłumaczenie Pisma Świętego. Do tego opisywał, że na szkółkach niedzielnych, co też szkółki niedzielne, wszyscy protestanci wiedzą, co jest, natomiast ci, co nie wiedzą, to trzeba wytłumaczyć, to są zajęcia dla dzieci, które odbywają się równolegle do nabożeństw, to są nabożeństwa dla dzieci. Na tych szkółkach uczyli się pieśni z kancjonału, tak, czyli ze śpiewnika ewangelickiego, przede wszystkim pieśni Marcina Lutra, tak, czyli XVI-wiecznych pieśni o specyficznym języku, o specyficznej składni. I on mówi, to był największy wpływ, który wywarł na to, jakim on się dzisiaj językiem posługuje. Właśnie to wychowanie religijne. I jeszcze taka jedna myśl, bo dzisiaj na różnych portalach pojawiła się taka wycięta z kontekstu wypowiedź Pilcha, że mówi, jestem niewierzący, ale na końcu wierzę, że Bóg istnieje. Jeżeli się patrzy na Pilcha jako człowieka poszukującego, to jest dla mnie taki wzór chrześcijanina, który cały czas pyta, który cały czas jest w konfrontacji z Panem Bogiem, który się spiera z Panem Bogiem, który nie boi się zadawać Bogu trudnych pytań i podzielić się swoimi wątpliwościami. Dla mnie to jest wzór takiego chrześcijanina poszukującego, bo my nie jesteśmy chrześcijanami, tylko my nimi się stajemy i o tym właśnie pisze z całą pewnością Jerzy Pilch w wielu miejscach. No właśnie, dla mnie takim doświadczeniem też bardzo istotnym, ja pamiętam dwa swoje doświadczenia. Z jednej strony kilka godzin spędzonych na lekturze bezpowrotnie utraconej leworęczności na rynku krakowskim, bo musiałem czekać na pociąg. Wybuchałem śmiechem na cały głos, wszyscy patrzyli się, co ja robię, a ja czytałem tego Pilcha, no bo ta bezpowrotnie utracona leworęczność jest po prostu świetnie napisana, bardzo żywym takim językiem i bardzo, bardzo dowcipnie. No ale jak przeczytałem Pod mocnym aniołem, przeczytałem w pewnym momencie taki wątek, który łączy się z doświadczeniem alkoholizmu Pilcha, ale też kiedy on wymiotuje i kiedy kończy to Selah, wtedy ja nie mogę wobec tego fragmentu przejść obojętnie, z tego względu, że ja wiem, co taki ewangelik może przeżywać w momencie, kiedy tak niejednoznacznie widzi siebie, prawda? Z jednej strony jakby cały czas widzi siebie jako człowieka jednak gdzieś tam zakorzenionego w doświadczeniu religijnym, a z drugiej strony widzi rozmiar swojego upadku w jakimś wymiarze. I to jest niesamowite doświadczenie. Także wydaje mi się, że tutaj on miał ten na przykład to zrozumienie dla koncepcji opamiętania, prawda? Na przykład, mimo że nikt nie jest święty i tak dalej. Więc. Tak, to jest u niego bardzo, bardzo widoczne, te takie jakby łączenie różnych światów, różnych doświadczeń, tak, które go ukształtowały. I to jest właśnie piękne, że on nie ucieka przed tym, on próbuje się z tym zmierzyć. Oczywiście często to jest obrazoburcze, tak, bo każdy, kto zna Pismo Święte i czytał psalmy, wie, co to znaczy słowo Sela, tak, i że to jest jak najbardziej zaczerpnięte z Pisma Świętego i połączenie tego z jakimś amokiem alkoholowym i ze stanami takimi bardzo już zaawansowanego postępu choroby mogą być obrazoburcze, ale myślę, że on po prostu opisuje
rzeczywistość tak, jak ją czuł, tak jak to tego sam doświadczał. I oczywiście możemy się zgadzać albo nie zgadzać, ale no właśnie, dzięki takim fragmentom zapamiętujemy, tak, jak w jakiś sposób to na odbiorcy, na czytelniku wywiera wpływ i nie przechodzimy obojętnie wobec właśnie takich doświadczeń, które opisuje w swojej literaturze. Oczywiście część będzie się doszukiwało wątków osobistych, autobiograficznych w tych wydarzeniach. Część potraktuje to jako po prostu literaturę, którą on tworzył, ale no, nie można przejść obojętnie wobec tego, co on pisał, jakie tematy poruszał, bo to po prostu było też w jakiś sposób jego doświadczenie życia. No właśnie, to jest uderzające, że to jest na pewno realista i człowiek stąpający po ziemi. No tak samo jak na przykład Król Dawid, prawda, który można powiedzieć jest pełnowymiarową postacią z krwi i kości w Starym Testamencie. Nie chcę tutaj porównywać go do Dawida, ale no w tym sensie, że no Dawid też był literatem i też miał różne grzeszki na swoim koncie. Więc tutaj ta pełnowymiarowość Pilcha, który nie ucieka przed różnymi trudnymi kwestiami, a jednocześnie no, poszukuje ciągle, jest ciągle w drodze, no, to jest niewątpliwie bardzo ciekawa postawa. No, chyba musimy powiedzieć, że jest nam smutno z tego powodu, że odszedł i nie tylko dlatego, że był świetnym pisarzem, ale także, że jakby nigdy nie zapomniał o pewnych wątkach związanych ze swoim pochodzeniem, prawda? Tak, to było wyjątkowe, że no znamy wielu wybitnych ewangelików żyjących w dzisiejszym świecie, którzy raczej no, nie traktują tego swojego pochodzenia jako coś, do czego się przyznają oficjalnie, czy gdzieś to nawet starają się ukryć, a Pilch wziął to na sztandar i to było tym jego wyróżnikiem i być może temu tak dobrze się Pilcha czyta, że właśnie podkreśla tą swoją wyjątkowość, to, że pochodzi z pogranicza, to, że nie należy do większości, tak, jeżeli chodzi o swoje wyznanie, to, że pochodzi z takiego, a nie innego rejonu Polski. Zresztą to bardzo pięknie opisuje, mówiąc o swojej babci, tak, która dwa razy tylko z Wisły wyjechała do Krakowa, nigdy nie była w Warszawie, a mieszkając w swojej chałupie na Parteczniku w Wiśle, raz była w Polsce, raz była w Austrii, raz była w Czechach, raz była w Niemczech. Nie wyjeżdżając ze swojego domu, była w różnych krajach i to jest właśnie to pogranicze, tak, które kresy, tak, które w jakiś sposób no, też są ważne dla nas, dla Polaków. I bardziej patrzymy może na wschód, ale na południu też wiele się działo i też warto o tym mówić, o tej historii. I Pilch to poruszał na wielu, wielu płaszczyznach. A umarł w Kielcach. To też jest bardzo taki znaczący wybór. Czytałem wywiad z nim, dlaczego wybrał Kielce, bo to całkiem niedawna sprawa. Więc to był świadomy wybór takiego miejsca, które też jest w jakimś sensie, no on tam odwołuje się do takiego wyobrażenia, że z Kielc to każdy ucieka, a nie przyjeżdża, żeby tam mieszkać. No, a on wybrał właśnie takie miejsce, które wydaje się no, opuszczone i w jakimś sensie no właśnie niechciane, takie na marginesie. No moim zdaniem tutaj widać też rodzaj takiego ewangelicznego spojrzenia. Z całą pewnością, bo on musimy sobie przypomnieć różne wydarzenia z jego życia, no chociażby na jesieni ubiegłego roku zmarła jego mama, tak, czyli dom w Wiśle został sam, więc teoretycznie mógłby tam zamieszkać, no ale w Wiśle zawsze byłby Jerzym Pilchem, tak? Którego wszyscy znają i którego by zaczepiano. W Warszawie też to przeżywał, mieszkając na Chorzej, czyli w samym centrum Warszawy, że był rozpoznawany. Natomiast w Kielcach był postacią anonimową, jak to w wywiadach pisał i mógł sobie spokojnie żyć, do tego jakieś tam ułatwienia, jeżeli chodzi o bariery architektoniczne.
Więc tak, to też byłem bardzo tym zaskoczony, bo nie wiedziałem o tej przeprowadzce do Kielc. Dopiero jak zacząłem czytać, to, no to to jest cały pilch, tak? To jest cały pilch właśnie, że na jesień swojego życia wybiera miejsce, z którym nic go nie łączy, które nie jest jakimś miejscem pożądanym przez większość z nas, a on tam właśnie wybiera sobie, żeby żyć w spokoju, tak, i przeżywać tą jesień swojego życia w takim, a nie innym miejscu. To jest wyjątkowe. Myślę, że no, będziemy musieli na tym chyba zakończyć. Bardzo księdzu dziękuję. Wydaje mi się, że odszedł człowiek wielu środowisk, bo to zarówno środowisko, nie wiem, tygodnika Polityka, jak i tygodnik Powszechny, a zatem jakby bardzo szerokie spektrum środowisk, którym dzisiaj jest smutno z powodu odejścia Jerzego Pilcha. Myślę, że jeszcze nie raz przyjdzie nam do niego wracać. A na razie bardzo dziękuję księdzu za udział w tej mini dyskursie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Dzięki.